W 1887 roku nowo wybrany krakowski konserwator zabytków ostro zaatakował dominikanów, a szczególnie ówczesnego przeora, architekta amatora ojca Mariana Pawoniego, który wówczas miał ogromny wpływ na odbudowę zniszczonej wskutek pożaru świątyni. O nowo powstałym ołtarzu napisał wówczas tak: jest to kolos nadęty, większy od kościoła. Pnie się wyżej niż sklepienie, jakby je chciał przebić. Dalej dodaje: ołtarz ten chce ważniejszą rolę odegrać od samego budynku. Pomijając kwestię emocji konserwatora Stanisława Tomkowicza, zastanówmy się, czym właściwie jest ołtarz, a dokładnie interesująca nas nastawa ołtarzowa. Centralne miejsca, które w starożytnych bazylikach zdobione były malowidłami lub mozaikami przedstawiającymi Chrystusa na tronie w otoczeniu istot niebiańskich, w naszej świątyni zajmuje Trójca Święta w otoczeniu Matki Bożej, świętego Józefa, apostołów czy świętych dominikańskich. Przy okazji warto zwrócić uwagę na ledwo widoczną postać świętego Michała Archanioła, znajdującą się u szczytu ołtarza, wewnątrz świątyni, pod stropem bądź sklepieniem oraz nad drzwiami wejściowymi często umieszczano postać Chrystusa Sędziego, którego miejsce z czasem zajmował również święty Michał Archanioł, wojownik, który równocześnie był przedstawiany jako strażnik pilnujący wejścia do bram raju. Nie będę wymieniał pozostałych postaci świętych. Chciałbym się jeszcze skupić na materiałach, z których wykonany został ten niezwykły neogotycki ołtarz. Posłużę się w tym miejscu cytatem z rękopisu brata Kazimierza Jucewicza. Ołtarz według pomysłu ojca Pawoniego wykonali w kamieniu bracia trębeccy krakowianie. Cały ołtarz jest z kamienia pińczowskiego, szczyt tylko ponad figurą świętego Michała, baldachim nad Trójcą Świętą, pinakle i niektóre części w górze są z drzewa. Przy tym kamień wysadzono grubymi taflami włoskich marmurów. Facjata tabernakulum wykładana drogim marmurem, lapis lazuli, malachitem i egipskim alabastrem. Drzwiczki zaś obramowano różowym marmurem, rosso antico. Same drzwiczki są z metalu w ogniu złocone. Cztery płaskorzeźby ponad mensą przedstawiające Melchizedeka. Poznanie przez dwóch uczniów Pana Jezusa w Emaus podczas łamania chleba, ostatnia wieczerza i spożywanie baranka przez Żydów są z marmuru kararyjskiego. Na początku wspomniałem o zarzutach, jakie względem nowego ołtarza głównego projektu ojca Mariana Pawoniego zgłosił nowo obrany konserwator pomników pan Stanisław Tomkowicz. Oto jak do zarzutów odniósł się ojciec Marian Pawoni. Przypuśćmy, że nasz ołtarz jest kolosem, który rozpycha ściany, przebija sklepienia. Cóż z tego wynika? Czy pan Tomkowicz nie wie, że styl gotycki nosi nazwę drogi wiodącej do ojczyzny? Ma się rozumieć ojczyzny niebieskiej. Cóż dziwnego, że gotycyzm swoimi wieżyczkami, śmiało w górę strzelającymi, uczy nas i przypomina, abyśmy często myśleli o niebie. Jeżeli takimi myślami przejmiemy się na widok naszego ołtarza, niżej podpisany dostatecznie będzie wynagrodzony.